Mocna aferka z ekipą. Ty jesteś, Bogi, fanem Sylwka Vardęgi, więc zapewne oglądałeś już ten film. No, oglądałem niejednokrotnie już dzisiaj ten film i jest mocny. No, jest bardzo mocny. Jest tam parę wątków, które Vardęga poruszył. Nie tylko skradzione logo przez Versow, ale również hipokryzję Nowciaksa z zakupem tego kaktusa, który śpiewa piosenkę Cypisa, oraz również, a propos piosenki skradzionej i... Shadow, że, opasne frekwencje. Tak, no, że jest ona 1:1 podobno. Tak. Od 2019 roku Weronika zaczęła używać loga Sowy z podpisem Versow. Tak jest. Vardęga w swoim materiale ukazał, że logo zostało skradzione pewnemu francuskiemu artyście, do którego później napisał, i on niczego nie był świadomy. Był kompletnie bez wiedzy o tym, że największa influencerka w Polsce używa jego logo. Weronika skradzionego loga przestała używać po aferze ze zdjęciami. Tak się składa, że rozmawiałem z autorem i był zaskoczony całą sytuacją. Nie sprzedawał nikomu licencji do tej konkretnej grafiki. Rozmawiałem z nim w 2021 roku, a Versow grafiki używała od 2019. Dla Vardęgi sytuacja z logiem, może to był taki as w rękawie, który właśnie został wykorzystywany teraz, przy okazji właśnie tego, że nazbierało się trochę rzeczy na ekipę, Nowciak zrobił film, ten kaktus, tutaj wydanie płyty, Shadow i tak dalej, ale... Trzeba dodać dodatkowo, że Weronika zrobiła swoje własne logo, które było bardzo inspirowane tym skradzionym, i w filmach nadal wykorzystywała te stare, pomimo zrobienia tego loga, które później używała na przykład na linii kosmetyków, czy właśnie na swoim sklepie. Widać u Werki na Pinterestie, że ona jakby była świadoma tego, że te logo, które zostało wykorzystane 1:1, ona widziała go wcześniej, to nie można zwalić na designera, który na przykład inspirował się i ona nie miała wiedzy na ten temat, tylko to było jakby jawnie 1:1 te logo zostało zaje***, tak? Tak jest. Dodatkowo Vardęga wspomina o hipokryzji Nowciaksa w filmie, o której mówiliśmy, no i mowa tu o zachowaniu, w którym Nowciak schodzi po straganach, krytykując podróbki. Proszę o jakby zaprzestanie tego. Tutaj mam też karteczkę informując, dlaczego tak nie powinno się robić. Bardzo proszę odciągnąć tego po prostu, no bo to jest na świecie nielegalne. Po czym sam kupuje właśnie zabawkę, która narusza prawa autorskie Cypisa, po prostu kradnie te prawa. No i teraz wróćmy do Twitterka, moi drodzy, bo tam poszła odpowiedź Freeza na całą tą sytuację. Tak jest. Freeze napisał, że jakby odniósł się do całego materiału, pisząc po prostu sentencję zazdro tego wulkanu w tle, na co dostał bardzo dużo odpowiedzi, niekoniecznie pozytywnych, od swojej widowni. Sorino napisał: nieśmieszne, może w końcu się odniesiecie, bo to już lekka przesada. Wersowka już trzeci raz odjeb***cy, teraz wymaczaliście w tym palce, więc by wypadało. Kolejna drama będzie przemilczana, Gargamel może by coś w końcu nagrał na was. Gargamel się z nimi kumpluje, to wątpię. Vardęga ustosunkował się później do tego wpisu i napisał tak: a dziękuję, kilka kilometrów trzeba było ze sprzętem iść. Na pocieszenie dodam, że gdybym nagrywał odcinek o Team X, to by mi się nie chciało już tam iść. Patka: z tym Shadow powinniście akurat wyjaśnić, czy ten sam sample, czy jak to jest. A Vera nie wiem, czy powinna odpowiadać, bo ostatnio jak próbowała ratować sytuację u Vibrosów, to tylko pogorszyła. I to prawda, akurat jeżeli chodzi o sytuację z Vibrosami, to to był niefortunny bieg zdarzeń. Niefortunny, nie, niefartowny, ona powiedziała. Niefartowny, przepraszam. Niefartowny. Laska, co studiuje, czy studiowała prawo, a na plagiat mówi, że to niefortunne zdarzenia. Mam nadzieję, że oprócz tego śmiesznego komentarza dostaniemy coś więcej, bo to już żałosne się robi, unikanie tematu. 1000 polubień. I teraz pytanie, czy właśnie ekipa odniesie się w jakiś sposób do tego i zrobi po prostu film stricte poświęcony na owe zarzuty Vardęgi, czy mimo wszystko odczeka. Ja wiem, że strategia właśnie przemilczania sytuacji jest bardzo mocna, bo jakby... No, przykładem jest na przykład Jozua Zirkse, który gdzieś tam usunął wszystko i tak dalej. Na przykład Jozua, o którym dzisiaj gadaliśmy, ale w Polsce mamy bardzo dużo przypadków takich, że przemilczenie, bo generalnie internet i tak zapomina i tak zapomni tą całą sytuację, więc czasami warto się po prostu nie odnosić do tego, ale jest to, zrobią to kosztem na pewno części widowni, kolejne, znaczy, do której dotrze ten film. Nie? Znaczy, na pewno wypadałoby w końcu odpowiedzieć, bo nie jest to pierwsza sytuacja z udziałem Weroniki, gdzie dzieje się coś złego wobec niej. Tak jakby, w sensie ona robi coś złego. Tak. A tym bardziej, że studiowała prawo, więc no nie powinna. A może chyba, jak studiowała prawo, to właśnie jakby wykorzystuje swojego skilla, nie? Znameczki, tak. Może. Ale generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że już, bo tak, Vardęga nagrywał już parę materiałów, nie? I na każdy materiał, no tylko ten podcast u Vibrosów tak naprawdę był jakąś tam odpowiedzią na te zarzuty,
Ale musicie przyznać, że mało kiedy ktoś z ekipy wchodzi w dywagację, nie? Ale pytanie też jest takie, czy ta odpowiedź u Vibrosów, u swoich czy była ziomków, satysfakcjonująca? Czy u swoich ziomków, wiesz, gdzieś tak dalej odpowiedzieć, czy nie lepiej zrobić film z samym Wardęgą, na przykład, żeby oni połączyli siły i, no wiesz, i Wardęga ich na przykład wyjaśnia. Wardęga, gdyby zrobił taki podcast z Werką, myślę, że mogłoby się skończyć to do dużo gorzej dla ekipy. No to raczej... I znam to z autopsji. No, w każdym razie, no jestem ciekawy, jak to dalej pójdzie. Mamy mocny open battle aktualnie na YouTubie, tak więc będziemy się do niego na pewno odnosić i aktualizować wam na bieżąco tą sytuację, a was zapraszam na twitter.com/boxdel, bo tam również, jeżeli będzie coś ciekawego, to wam podrzucę albo jakiegoś mema, albo jakąś fajną informację. Serdecznie zapraszam, a my dzisiaj kończymy już tak.